do tego, żeby poziom sportowy, ale poziom organizacyjny klubu sportowego Siarka się podnosił, żeby te dzieciaki trenujące w klubie, a także piłkarze z pierwszego zespołu mieli jak najlepsze warunki. Myślimy oczywiście po cichu o tym, żeby rozbudowywać chociażby w porozumieniu z urzędem oczywiście miasta bazę na Zwierzyńcu. Myślimy o tym, żeby był balon nad murawą na Zwierzyńcu, żeby była sztuczna murawa pełnowymiarowa w Tarnobrzegu. No i oczywiście tak naprawdę po to też ten klub biznesu powstał. Po to, żeby przedsiębiorcy z Tarnobrzega i okolic pomogli nam. My pomożemy im, a oni pomogą nam w tym, żeby właśnie te cele realizować. To nowość Tarnobrzegu i fajnie, że to akurat powstało i coś się rozwija. Liczę, że ta inicjatywa wspomoże klub sportowy, przez to wspomoże też miasto, no bo mocny klub sportowy jest doskonałą wizytówką miasta. Fajnie, że po wielu latach wreszcie udało się w jakiś sposób doprowadzić do spotkania ludzi, czy to chcących pomóc tarnobrzeskiemu sportowi, klubowi sportowemu Siarka, czy też chcących rozwijać swoją dalszą działalność w oparciu o sport, o klub sportowy Siarka. Będziemy się bacznie temu przyglądać z taką ciekawością, ale i sympatią, myślę, bo my przez długie lata borykaliśmy się w Tarnobrzegu po upadku Siarkopolu z brakiem takiego sponsora konkretnego, który by w jakiś sposób pomógł ten sport rozwinąć. Przez to też między innymi poginęło wiele sekcji w klubie sportowym Siarka z prozaicznej przyczyny braku pieniędzy, a myślę, że akurat ta inicjatywa jest fajna, jeśli to rzeczywiście ruszy, rozwinie się, no byśmy mieli wreszcie powody do radości z faktu, że będziemy mieli jakiegoś konkretnego sponsora w klubie sportowym Siarka, za to myślę pójdą też wyniki i reklama i jakiś taki, może to duże słowo, ale taki autorytet Tarnobrzega, jeśli chodzi o bazę sportową w Polsce. Cieszymy się, że to trzecie nasze śniadanie biznesowe cieszy się takim zainteresowaniem. Frekwencja jest spora, bo jest prawie 50 osób, to naprawdę jesteśmy zaskoczeni. Myślę, że jest fajnie, sympatycznie. Cieszymy się, że przyjął nasze zaproszenie pan Jacek Zieliński, nasz wspaniały trener i były piłkarz. Także cieszymy się też oczywiście, że mogliśmy oficjalnie przywitać naszych dwóch nowych klubowiczów, bo póki co na razie te nasze starania jakby poskutkowały tym, że mamy dwóch nowych klubowiczów. Mamy nadzieję, że w najbliższych tygodniach, miesiącach tych klubowiczów będzie więcej. No i że ten nasz klub biznesu, a przy okazji klub sportowy Siarka zrobi kolejny krok i będziemy wszyscy razem się tutaj rozwijać. Thank you.